Wystarczy przełączyć jeden przycisk i ciśnienie wody w kranach w gospodarstwach w Maksymilianowie jest takie, jak potrzeba. Oddana do użytku pompownia wody ułatwi życie mieszkańcom tej części gminy Bałtów. Problem z ciśnieniem w tej chwili został rozwiązany, pompownia już funkcjonuje, jest bardzo duża poprawa. Normalnie można funkcjonować w tej części miejscowości, gdzie właśnie były problemy z wodą. A problemy z wodą w Maksymilianowie były od ponad dekady. Wybudowany w 1976 roku wodociąg obecnie już nie był wydajny, przez co do posesji położonych wyżej nie docierała woda. Radna z Maksymilianowa wspomina, że jeszcze do niedawna z powodu słabego ciśnienia w sieci problemem było nawet podłączenie pralki. Problemy na końcu miejscowości w tak zwanej Krupce były bardzo duże. Ciśnienia momentami, szczególnie kiedy nadleśnictwo korzystało do podlewania szkółki, wody nie było w ogóle. Tu wielki ukłon w stronę gminy i pana kierownika Wydziału Komunalnego, bo przywożono wody mieszkańcom w Mauzerach. Taka była sytuacja. Zdiagnozowaliśmy problem, okazało się, że różnice poziomów między ujęciem wody, studnią, a odbiorcami waha się do 60 metrów. I stąd decyzja samorządu, aby w tej części miejscowości wybudować pompownię wody. Samorząd pozyskał 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przystąpiono do projektowania. Nie obyło się jednak bez przeszkód. Mieliśmy tu drobne problemy związane z odlesieniem gruntów, ze zmianą wyjazdu z tej inwestycji. W Maksymilianowie na gminnej działce postawiono zbiornik retencyjny o pojemności 20 metrów sześciennych, zamontowano system pomp oraz agregat prądotwórczy. Miejscowość Maksymilianów jest najbliżej położoną miejscowością od Ostrowca. Jest to miejscowość, w której są niskie klasy ziemi, 5., 6. w tym terenie, w którym jesteśmy, wkoło las, czyste powietrze, więc uważam, że jest to jak najbardziej odpowiedni teren do zabudowy jednorodzinnej i ta inwestycja również była tym podyktowana. Zapewnienie i obecnym mieszkańcom dostawy wody, ale również zapewnienie wody pod przyszłą rozbudowę jednorodzinną. Jak się okazało, działki są w cenie. Już słyszę, że nawet działka 90 tysięcy kosztuje, co były po 20. Jest taka różnica. Wiele domów się zaczęło budować. No i myślę, że ludzie będą z tego szczęśliwi, no bo gmina też, bo gmina się wyludnia, a nam też chodzi o to blisko Ostrowca, żeby jednak zaludnić tą gminę. Wybudowanie pompowni nie zamyka tematu wody w Maksymilianowie. Kontynuacją ma być budowa nowej sieci wodociągowej oraz modernizacja istniejącej. Wybudowanie wodociągu tam, gdzie nie było, wzdłuż drogi powiatowej biegnącej od części tej miejscowości, tak zwanej Krupki, do innych zabudowań. Wodociąg będzie wykonywany jeszcze w tym roku, ponieważ został ogłoszony i otworzony przetarg. Mamy wykonawcę, który za kwotę blisko 700 tysięcy chce wykonać to zadanie. Natomiast o fundusze na wymianę starych rur wodociągowych dostarczających wodę do posesji w Maksymilianowie samorząd Bałtowa ubiega się w programie rozwoju obszarów wiejskich. Zmodernizowanie sieci i uzbrojenie nowych działek ma się zakończyć do 2024 roku.